Dzień dobry, dzień dobry i witam serdecznie, moi drodzy, w challenge'u do 2700. 2604 aktualny ranking, spadłem, walczymy dalej, nie ma co płakać. Myślę, że wszystko się może pięknie ułożyć, tylko trzeba spokojnie powalczyć. No i tutaj tak dosyć symetrycznie sytuacja powstała, skoczek D7. My przynajmniej nie zepsuliśmy sobie struktury, tu nie mogę, zagramy sobie H6. I będziemy walczyć. Moi drodzy, skorzystając z okazji, ogłoszę to tylko raz, dlatego że trwa przedsprzedaż kursu wariantu Najdorfa w obronie sycylijskiej. Zapraszam na stronę szachuś.pl. Dobra, zbijemy tu na E6. To jest ciekawe zagranie przeciwnika. Jak najbardziej zagram skoczkiem szach król D7. Ciężko będzie, ale myślę, że jakoś to będzie, jak to się mówi. W naszym pięknym kraju. Tutaj chcesz zagrać, jasne. Może zagrajmy C5, żeby hetmana uruchomić. Troszeczkę muszę się tutaj rozprzestrzenić. No tutaj przeciwnik mnie fajnie mnie tutaj dłubie. Zagrajmy tak. Może po prostu to zbiję w sumie, bo jak skoczek zbije, mam szansę na taki ruch. No chyba w ogóle tak zagram, żeby zagrać tutaj, mieć szansę na wyprowadzenie gońca. Tak, ja wiem, że ten szach tu jest groźny. A ustawmy króla w centrum, będzie ciekawie. Na pewno będzie bardzo niebezpiecznie. Król w centrum nigdy nie czuje się dobrze. A tak mogę zagrać? Zagrajmy tak. No jeżeli zbijesz, no to mi uwolnisz gońca, a jeżeli nie, to ja będę miał szansę uwolnić gońca tutaj. Zawsze to jest jakaś szansa na jakieś takie, w ogóle ciekawa sytuacja, co? Mega ciekawa. W ogóle zastanawiam się teraz nad tym ruchem, jeżeli zbiję to tu. No, bo przepchać też można tego pionka. Dobra, zagram tak w ogóle, on zbije król jeszcze wyżej do centrum, a co tam? Jakiś tam szach, to wrócę po prostu i będę próbować rzeźbić te pozycje. Taki ruch jeszcze w ogóle jest ciekawy. No zobaczymy. Tu mnie próbuje z każdej strony pogryźć. No, skubaniutki. I teraz tak. Taki ruch grozi. Muszę wziąć to pod uwagę. No dobra. Zagram tak. Poświęcę tę jakość, jeżeli będzie ku temu okazja. Ten skoczek mi tutaj bardzo szkodzi, więc poświęcenie jakości uważam za sprawę otwartą i zachęcam przeciwnika do tego. No tu może odbić, tu może odbić. Jejku, co tu się dzieje? Kto widział kiedyś taką partię? Słuchajcie, dzieje się. Wieża C8, chcesz mi zagrać tutaj. No tak. A może tu? Nie, wtedy B4. Aha, bo skoczek... No król mój, ojejku, co tu się wyrabia? Będzie w ciul ciężko, słuchajcie. Dobra, chwila. W ciul ciężko powiedziałem. A może tak w ogóle? Nie mogę, bo tu mat. Może tak, tu? Tak, musimy chyba tak zrobić, w ogóle poświęcić wieżę. A nie, bo jak tu zagram skoczkiem, to on mi też zbija. Co ja porobiłem? Dobra, zbijam. Wieża mniej. Jest źle. Ojejku, jeszcze czas. Jak mi czas szybko płynie, nawet tego nie zauważam. Czas mi tak szybko płynie. Tu spróbuję. Pionków mam sporo, ale to jest zbyt mało, żeby coś tutaj dobrego pograć. Tak. Jeszcze raz tak. Tu. Tak, on mnie tu poblokował. Ojejku, nie jest dobrze.
Jakiś taki ruch. A, bo z szachem jeszcze. Dobra, ale jakaś tam... Mało czasu. Mało czasu, mało czasu. Mam oczywiście przegraną 4 sekundy. Ale było ciekawie, przynajmniej. Krzysztof, musisz przyspieszyć. Aż nie wierzę, że to do siebie mówię, słuchajcie, ale ja tak, muszę przyspieszyć grę, bo po prostu gram zbyt wolno. No dobrze, H6. Zostawimy pułapkę na przeciwnika. Tutaj zbić nie może, bo tam jest strzałka. Tak, tak i tak. Coś w tym stylu. C6, D5. Dobra, zbiłeś tutaj. Okej. Okay. Znaczy zbiłeś. Roszada. Dobra, bijemy. Niech będzie H5. Tak, nie wpuścimy skoczka. Odejście hetmanem. To będzie na pewno pomysł zacny. Tego pionka oczywiście mogę oddać. I go oddam w ogóle bez żadnej krępacji, nawet wymieniając hetmany. To troszeczkę mi się gra, myślę, że ułatwi. Taki ruch w sumie jest ciekawy z jego strony. I zauważył. Liczę jeszcze na to, jak tak to odejdę. No właśnie, czas jest ważny. Tak, tak. Odchodzę i będę miał odejście hetmanem, mam nadzieję. Tak. Tutaj co? Tutaj, tutaj i na końcu tam jakoś stracę znowu. Lepiej stracić jakość niż całą figurę. Znaczy ja to widziałem. Poświęcamy, zagram tu. Bierze D6 hetman. Tu mogłem wziąć jeszcze pionka. Dlaczego go nie wziąłem? Bałem się wieża D6. Mogłem pionka dziabnąć i tam jakieś szanse. Zobaczcie. Hetman H6 jest. Ojejku, on mnie tutaj po prostu zajeżdża. Hetman H6, prosty ruch. Zbyt łatwo, Krzysztof, dałeś przeciwnikowi. No, tracę gońca, widzę, no. No, w sumie to już nie wiem, to po co gram. Jest to totalnie w topka.
Spadamy z rankingiem. Dobra, zagrajmy coś innego. Przypilnujmy, bo tutaj goniec na E3 groziło. Z taką opcją. No i tu przypilnujemy tym skoczkiem. Sporo rzeczy. Goniec się otworzył, skoczek G5 grozi. Skoczek broni na F3. Nie zauważyłem tej prostej rzeczy. I tutaj pioneczek jest słaby. Może iść na F2 jeszcze zbić. Troszkę brakuje takiej solidności w mojej grze, tak czuję. No dobrze, ale z gościem już rozegrałem wiele partii. Okej, muszę tutaj po prostu... troszkę inaczej podejść do sytuacji. Tutaj mnie atakujesz, ja widzę to, widzę. Jest bardzo niebezpiecznie. No podstawiam, niestety. Skoczek D3, tu jest atak. Co tu w kółko? A nie, w kółko latać nie mogę, ale tam mogę zagrać. No zagram, pomęczę te wieże, ja tutaj nie mam za dużego wyboru. Wieża wejdzie z tej strony. To jakiś plusik się u mnie pojawi. No właśnie. Wracam. Był do wzięcia, ale ten pionek nie miał znaczenia żadnego. No, ma mało czasu. Trzeba przycwaniakować wieżą, zejść, zdążyć zejść wieżą. I zdążymy. On nie może zbić, bo ja mam strzałkę tu.
Lecimy, tak? Tak. Okej, niech zbije. Taki ruch jeszcze znalazłem. Ojejku, czasu się robi mało. Tu tracę i tak na końcu. Ojej. Mata dostaję. Niesamowite. Jak to łatwo. Jak łatwo oddaje partię. Zbyt łatwo. Będzie walczył o ten punkt. Bicie, 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 pionka, wieża tutaj, ok. Tak, tak. Dziwny ruch F4. Teraz mam po kolei bicie tutaj tych skoczków i zepsucie mu kompletnie struktury. Mam kompletnie wygraną pozycję. Tego uważam, że ten gość w ogóle gra słabo. Ja wiem, że przegrałem z nim dwa razy, ale kompletnie źle gra. Tu mam strzałkę i wygrana. Jak ja wiem, uwielbiam wasze komentarze. Szachuś, mówisz ciągle, że masz wygraną, a przegrywasz, grasz na poziomie jedynki albo mniej, grałeś tysiącami, to będziesz mistrzem. W ogóle uwielbiam te komentarze, słuchajcie. Są bardzo uszczypliwe, bardzo, ale powiem szczerze, grzeje mnie to. Osoby chyba te mają wielki problem ze sobą albo czegoś zazdroszczą. Tak zwykle bywa. Okej, trochę się odgryzam teraz tym, co mówię. Lecz no jest zupełnie odwrotnie, zresztą nie znacie mnie, co niektórzy oczywiście. Po prostu oceniam pozycję, ile bym nie tłumaczył, o co mi chodzi, to i tak będę źle zrozumiany, albo będę zrozumiany na swój sposób przez różnych ludzi, więc tak to już jest. Nic na to nie poradzę. Tutaj wieża C1 obowiązkowo. No i okej, lecimy. No dobra, tak. Goniec tutaj, bije hetmana, on tutaj, no to chyba mu się nie kalkuluje. Chyba mu się już kalkuluje po skoczek E4. Skoczek zbija. To wyszedłem na tym jak Zabłocki na mydle. No nie ma wyjścia, muszę pójść w ten temat.
A to mnie teraz zdziwił przeciwnik, bo ja bym zbił gońca. Od razu. Może on chce utrzymać tego skoczka tutaj na zawsze. Na zawsze to się nie uda raczej. Choć wygląda ten skoczek zacnie. Próbujemy jakiś sztuczek. Coś w tym stylu. No nie chcę wymienić tutaj tych hetmanów. Hetman F5 jakiś, a tutaj chcesz wejść, no tak. Sparaliżowałaś mi trochę tutaj opcję. Dobra, uciekam tu, żeby nie było szacha. Mam tu E6. No tak, troszeczkę pozycyjnie mnie tutaj tłamsisz, ale tu nie mogę. Próbuję, on próbuje wymieniać. Dobra, tak. Niestandardowo. To nic nie daje. Król H1 już jest. F5 tu. Jakiś szaleńczy atak. Dziki. Może tu. Dobra. Skorzystałeś z okazji, żeby tu zagrać. Dobra, jedną zbijemy. I H4. Lufcik się zrobił. I tutaj opcja jest bicia. On nie może zbić. Muszę grać szybko tę pozycję. Tu na G6 chcesz wejść. Tu mam zawsze odejście. Bije. Dobra, uciekamy. Szach, król G1, F5. Tam ucieknę gdzieś. Tutaj z atakiem i z jakimś tam atakiem, z jakimś tam szachem. A wezmę tego pionka. Dlaczego by nie jednego nie skrobnąć? Okej, to lecimy tak. Wymiana nastąpi. Nie nastąpiła. Podstawił wieżę, zobaczcie. No, sam się zapultał. No i świetnie. Tak? Patrzcie, on gra do końca? Nie gra, na szczęście. Lecimy do przodu, lecimy do przodu, bo już nie ma co się, słuchajcie, tutaj bawić. No już koniec zabawy, szachuś. Ileż można, tu misklik, ileż można w ogóle przegrywać tych partii w prosty sposób? No zobaczcie, grają jakieś tam H4. No dobrze, dobrze, dobrze. Proszę bardzo.
Róbcie sobie te dziurki, przeciwnicy. C5, przepraszam, co to jest za ruch? Co to jest za ruch w tej pozycji? C5. Śmiech na sali. Przerzućmy tu skoczka, goniec ma szacha. Fajnego. Co on w ogóle gra skubany? No, dobra, tak. Dam szacha kolejnego. Król sobie potańczył. Wezmę tego gońca i C3. I do F4 trzeba dążyć. Tak, tak, otworzyć końca. Śmiesznie. Kompletnie śmiesznie. Wzmocnię tego w ogóle pionka. Po prostu go wzmocnię. Dobra, już idę tym ruchem F4. Już idę. Może tak nawet? Dobra, idziemy F4. Trzeba otworzyć pozę. Mogę to wszystko powymieniać, stoi świetnie. G4 będzie kontrował, wiadomo. Jakaś wieża E1 wtedy. Czy nie? Skoczkiem wleciałeś, a to mogę zbić po prostu. O, tego nie widziałem. Spryciuleczka. Spryciul. Myśl, Krzysztof, chyba tak. Król H1, żebym nie przegiął tylko. I wieża wraca, czy bić tu? Intuicyjnie zagram. Może przesadzam. Chodzi o to, że mam wieżę G1 jeszcze. Ja mówię, a bijesz mi tu, muszę wrócić. Bez sensu zagrałem. Totalnie wygrana pozycja, bo jak ja to wypuściłem? Jak kompletny amator. Dobra, tutaj się przytrzymam tego pionka teraz. I powolutku do przodu. No tak, tu się przytrzymuję. Tak. Chyba remis. Nie? Oddajesz pionka? A tak? Odcinka. I tu jest wygrana. Tak, bo tym pionkiem będę zasuwał. Hop. Hop. Chciał zacwaniakować. No, mamy cię, robaczku. Na szczęście, bo już po prostu szkoda byłoby mi tej partii. Odrzucił wyzwanie. Dobra, jak dają, to biorę. Prawda?
Naprawdę w ten sposób? Tu chce mnie szybko zajechać. No tak. Tu bierzesz, ja wiem, wyprowadzam. Okej, no atakujemy. Pełna zgoda. Próba wymiany. Tutaj i hetmanów. No to teraz tak. Próba wymiany hetmanów z tej strony. I tam jest opcja zbicia. Zawodnicy 2600 ponad tak w taki prosty sposób chcą szachusia ograć. No nie, nie damy się, nie damy się. Czekajcie, on z tej strony pójdzie. Wezmę to. Bicie, on pójdzie z tej strony. No dobra, biorę. Minus jest taki, że nie mogę zrobić roszady. Taki wjazd jeszcze jest ciekawy. Z tej strony poszedł. A tu mam szacha. Mogę wymienić sobie fajnie to wszystko. Jak tak zagram. Możliwe, że cię mam, co? Jak zbijesz tu, to zbiję na... Dałeś szacha. Jeden szach. Może zrobić mi krzywdę. Hetman tu będę musiał wrócić. No ale mata nie będzie na szczęście. Bierze F8 przeoczyłem jednak. No tak, wrócić trzeba. On tu pewnie zbije. Jak zbije, to wieża F1. Ok, cały czas jest figura więcej, jest ok. Tam go jakoś tam przytrzymuje. Wieża jego nie gra. Tutaj próbujemy wymiany. Gońcem, gońcem, bo tutaj ta wieża by padła. Tu mam strzałkę. Pytanie, czy chcę to zrobić? Myślę, że tak. Myślę, że podstawił zwyczajnie. Wieży nie ma, więc już jestem spokojny. Tu próbujesz coś zrobić. Okej. Dobra. Troszkę się wypronimy. Tu są jakieś pułapki. Tam jest opcja, żeby tak zagrać z szachem. Wracam skoczkiem szybko. A w ogóle jest groźba mata, tak przy okazji. No i jest mat. Tak niezauważalny. Można by powiedzieć. Nie chce chyba już grać przeciwnik. 2627. Dobra, wracamy na dobre tory, słuchajcie. W końcu wracamy na dobre tory. No nie można się poddawać. Nigdy, nigdy się nie poddajemy. Maciejoś 95. Maciej Mroziak. Kurczę, coś kojarzę. Mistrz międzynarodowy, wow. Bardzo mi miło. Znowu gram te swoje lewuski, słuchajcie. No tak. Czy to było dobre? Nie sądzę, bo tu jest podważenie tego. Jeszcze mam goniec D6. I teraz mogę zbić tu, jest chyba problem, chociaż goniec na H3 jest taka opcja.
tam też G5. Nie, G5 nie mogę. Nie, mogę. Tu. Oddać dwie wieże? Mogę, tak. Ja zbiję tu. Dobrze, zgrozi taki ruch. Ok, bije tu. Jest podważonko. Chyba po prostu mam taki ruch i też groźba bicia. Wydaje mi się, że mój przeciwnik tutaj się pomylił. No już tego lewuska nie zagram, bo będzie problem. Tym razem udało mi się tutaj przeciwnika oszukać. Czy taki ruch nie spowoduje tego, że zyskuje hetmana? Chyba tak. No dobra, mamy to. Chętnie zagram rewanż. No i jest rewanż. Znowu czarnymi. Tym razem jest D4. D5. No i w tej pozycji czarne nie mają absolutnie żadnych, słuchajcie, problemów. Dziwię się, że tak zawodnicy dopuszczają do takiej pozycji. Wieża B1 w ogóle. Dziwnie. Może A6, żeby nie było tu skoczka, hetman D6 chętnie. A nie, hetman D6 nie mogę. Jakbym po prostu zagrał E6. Tak zwyczajnie, tak normalnie, B5 później. Tak, no tak, to zawsze tam mam strzałkę tego gońca paskudnego. Tu rozwiniemy każdą figurkę. Zresztą hetman B6 może. Taki ruch jest chyba ciekawy. Zagrajmy tu. Dobra, zagrajmy tu. Goniec D4 prawdopodobnie. Ok, wracam. No tak, hetman E7. Taki ruch do E5 będziemy dążyć zapewne. No i zauważcie, że po prostu czarnymi nie mam żadnych problemów po debiucie. Co będzie później, to jeszcze oczywiście się zobaczy, ale żadnych problemów po debiucie. Skoczek wraca i E5. Chyba że wymieni. A wymienić musi. No i nie ma tego potwora gońca. Jakiś ruch F4, to nawet E5 mogę zaszaleć. No E5 teraz, tak, to tak. Tu do końca bicie. Nie no, E5. Nawet w taki sposób, proszę bardzo. Mogę gońcem, teraz tak, tu, dobra, skoczkiem. Tak, no skoczek D4, to jakiś na G2 mam bicie. Poważnie? No samograj tutaj jest. No i co tam się broni? Tak. Pionki lecą do góry. A
Tutaj i tak chcesz zagrać, tego nie chcemy. Tak, tak. Próba wzięcia nawet tego, poświęcenia. Dlaczego by nie? O, to tutaj przeciwnik za dużo pozwala. Za dużo. No okej, druga partia z rzędu wygrana z mistrzem międzynarodowym, z Polakiem. Lecimy dalej. 2643, no słuchajcie, jak widzicie, 40 minut gry, gdzie po początkowych partiach była wtopa, a teraz idzie póki co świetnie. 43 oczka na tym poziomie to nie jest tak łatwo zdobyć w moim przypadku. No tak, tutaj te schematy są również. Ale zaraz, to ja nie mogę tutaj zbić. Wejdzie hetman, jakiś ruch F5. Kurczę, to naprawdę działa. Nie, ja wezmę to. Ja po prostu to biorę. F5 i gram tam później. E5. E6 chyba trzeba grać. E6 bronić i tu bronić. I hetman wchodzi tu. Jak skoczek wejdzie, tu wchodzi. Kurczę. Dobra, przegiąłem. Tam jest bicie. Jest szach, chyba za szybko pograłem. Tak, żeby król miał F8, ucieczkę muszę w ten sposób. Tam jeszcze będę miał strzałkę, tylko że no właśnie, tego nie chcemy. Zbijam to, skoczek D5 i gram tu, to chyba działa. Tutaj wieża chce zagrać. Skoczka odpędzić muszę. O kurczaki. Tego nie widziałem. To uczciwie się przyznaję, tego nie widziałem. Tu mam wtopę. Piękna wtopa. No, muszę przyznać, tego nie widziałem. Wieża H8. Piękny motyw taktyczny. Piękny motyw. To brawa dla przeciwnika. Dobra, mamy rewanż. Wydaje mi się, że tam pozycja była do wybronienia bez problemu. Poszedł na te taktyczne łapki. Wszyscy się tam uczą tych łapek. Okej. Oczekiwanie na przeciwnika. No i tak, muszę poczekać. Jak przerwę mu partię, to zaraz czeską mnie zbanuje, że za często przerywam partię z winy przeciwniku, więc poczekam cierpliwie, słuchajcie. Ale ładnie mnie tutaj załatwił. Jak tam się było można wybronić? Nie bić pionka na F5 jednak chyba. Chyba tak. 10 sekund, poczekajmy jeszcze. Zobaczymy, co tu się wydarzy po 10 sekundach. Przerwała się partia sama. Dobra, przeciwnik sobie poszedł. Mistrz międzynarodowy. Okej, obrona królewsko-indyjska.
system Auerbacha. A4 oczywiście, żeby nie było B5. Skoczek D7 to tym skoczkiem się przystawię. Wbrew pozorom pozytywna gra, tutaj nie mogę zbić, bo jest skoczek E4. Trzeba na to uważać mocno. Kurczę, w szachach taktyka jest niezwykle ważna. Kto dalej taktycznie widzi, ten wygrywa partię. Ćwiczmy, moi drodzy, taktykę. No mówię też tutaj do siebie, jak najbardziej. No, G4 zagram ostro, już teraz pójdę na niego ostro, skoro król tutaj zagrał. Tu jakieś bicia są, tak no muszę chyba, chyba tak muszę. Muszę się liczyć z tym, że on poświęci, o to G5. Teraz G5 w takim układzie, ta wieża się chętnie tego pionka będzie czaiła do końca partii. To teraz grozi wybicie. No i w sumie chyba trzeba z tego skorzystać, wymienić te wieże, zrobić długą roszadę. Zróbmy długą. Skoczka trzeba wyprowadzić. Możliwe, że tak i tak. To w ogóle też świetnie wygląda. Król do centrum poszedł, to tak wygląda śmiesznie trochę. Dobra, to wybijemy. Hetmanów nie wymienię, bo król jest w centrum. Zagramy F4, skoczek pójdzie na G4. Zagramy tu i tam wieża będzie miała fajne opcje. Tutaj to mam na szczęście szacha, to widzę, pionek nie padnie. Zdążę go obronić. Centrum król, no musi mieć problemy, musi mieć. Dobra, chwilunia. Zagram tutaj, ty mi zbijesz. Tutaj, tych, jak to by to ogarnąć? Wieża F1, bije hetman, bije skoczek. Dobra, wieża F1, bo jak zbija skoczek, dam szacha, on zbije, ja zbiję hetmanem, będę tam atakował. F6, jakieś bicie tutaj. Okej, okay, no tak. Jak hetman G5, to mam strzałkę tu. Kurczę, nie mam strzałki tu. Dobra, tak, zagrajmy. Nie, źle policzyłem. On ma pionka więcej, co nie? Ale to nie jest jeszcze taka oczywista pozycja. Skoczek wszedł ładnie. Aha. No tak, ale dostał najlepszą wersję tego, co mógł dostać. Próbuję tam. No i w sumie nie mam nic wielkiego tutaj w tej pozycji. Kurka wodna. Gońca trzasnąć nie. Jakiegoś nędznego szacha dajmy. Który kompletnie nic nie daje. No on ma wygraną. Niesamowite, że w takiej pozycji on jeszcze mi tutaj tak mocno zaszkodził. Dobra, tak i tak. Tu. No walczę o remis tutaj w tej pozycji. Tu, on weźmie, ja A6. Nie będę go straszył tym pionem, nie? Będę go straszył, on musi uważać. Tak, to tak. Okej. Okay. Szach? Okej, okay, tu. Nie widział? Aha, po prostu tak zagrał.
Czyli on tutaj chce. Ojej, ładnie zagrał. Tak, muszę chyba. Ha, tu może zbić. Dobra, taki jest ruch. On bije, ja biję i tutaj mamy remis. No dobra. Remis czy wygrywam? Wygrywam to jeszcze. Wygrywam! Wygrywam to cudem, słuchajcie. Niewiarygodne. Wygrywam. No i czasem ślepej kurze ziarno. Też skapnie. Zobaczymy, jak on na te pułapeczki moje zareaguje. Zareaguje dobrze. Gość ogarnia. Gość ogarnia ten temat. Ogarnia temat. Zdecydowanie ogarnia temat. Uciekaj mi stąd. No dobrze. Okej, sprowokuję go do tego ruchu. Okej. Mam jakieś teraz takie zagranie. Wymienię hetmany, to też będzie spoko. Jasne. Tak. Jak dobrze, że ja mam ruch A6, bo inaczej bym popłynął na nieznane mi tutaj terytoria. No i co? Hetman E5 musisz grać chyba. Tu wybije, się sporo wymieni, uprości i będę chyba żył. Choć nadal chyba białe będą miały przyjemniejszą pozycję troszeczkę. Może od razu tak na tego gońca. Postraszmy go trochę. O, mam szacha. Też król będzie musiał się schować. I F6. I chowamy się. Mogłem zbić i miałbym tam szacha jeszcze. No ale zdążę tutaj fajnie sobie ustawić te wieże już. Więc jest spoko. Finalnie wyszło nieźle. Niech będzie tak. Spróbujemy tę figurkę wymienić. Tu wymienimy tę wieżę. I tak. Tak, tak, tak. Chcesz mi tutaj zaszkodzić. Okej. Jest to niecny plan. Obym niczego nie podstawił. Tego gońca nie mogę wymienić, nie mogę dać mu tego gońca wymienić, absolutnie tak, mam taki ruch na szczęście. Jakiś ruch B5, żeby zagrać tutaj, chociaż może B6, nie no B5 to chyba. Chcę raz te, teraz ty chcesz mi wymienić. Taki na szczęście też mam ruch jeszcze. F5. Bo zagram tak i żeby mieć taki ruch z szachem. Okej, będziemy tutaj rzeźbić i tak bodajże. Wieża C2, wieża D8 chyba nie zaszkodzi mi za bardzo, mam nadzieję. No i to jest ten cały ja. Podstawki. Kurczę blade, no tak ładnie się grało te partie. Tak sporo widziałem.
No, jest po mnie totalnie. Dobra. Szkoda. Szkoda, bo gościa miałem na widelczyku. Znaczy w tej partii po prostu było lepsza była końcówka. Zwyczajna podstawka, jak widzicie. Może jeszcze raz awerbaszka zagramy. Nie ma sprawy. A6. Dobra, i teraz skoczek H3, skoczek F2. Teraz już bicie na H6 chyba mogę wykonać. Nie, nie mogę, skoczek F2. Teraz będzie opcja bicia. I czekajcie, on chyba podstawił pionka, bo tutaj nic nie ma. Tak, podstawił pionka, zdecydowanie. Nic tu nie masz. B5 nie można. On chyba już żyje poprzednimi partiami. Znaczy jeszcze żyje poprzednimi partiami. No i tutaj cyk, jest pionek więcej na czyścioszka. Tak, żeby zagrać tu. Jasne. Tutaj wybijemy F4. Tu zagrasz, bicie. I po prostu roszada. No dobra, pion więcej. Opcja takiego ruchu. Myślę, że po prostu wieża B1, wieża E1, goniec mi tutaj nie poszaleje, skoczek też, co on może tutaj na H5 ewentualnie, i tak gram tu i do ruchu E5 będę chciał dążyć, dokładnie, tu będziemy to bronić, myślę, że nawet jakiś ruch G4 mogę zagrać, żeby go troszeczkę stłamsić, takiego ruchu nie ma, takiego, skoczek F2 w ogóle świetną robotę wykonuje, ale ja sobie spokojnie królem podejdę. Tak i tak, te wieże też zdwoję, mam na to czas. Wieża E2, żeby nie było tam żadnych kopnięć, chyba nie będzie. Tak. I tak. Taki ruch jest, taki ruch jest. Nie no, chyba, aha, muszę zejść królem. Dobra, spokojnie tym królem zejdę, żeby nie było niespodzianek. Jednak F6. Dobra, chyba E5 już teraz trzeba, nie? E5, tu. No to są ciekawe, otworzę gońca. Nie chcę tego za bardzo. A może inaczej? A może tak? Podstawiłem. Jak zbijesz tu, muszę wieżę, żeby tu bronić. No właśnie, mogę podstawić. Tak, zagram. Muszę uważać, bo mogę podstawić. I skoczek wraca. Żeby bronić tych pionków, dokładnie. Ojej. Już się już wystraszyłem. Dobra, tak. To już nie mam wyjścia. U mnie poniekąd zmusza do ruchu D6. Dobra, tak. Jak zbijasz, to idę tam i wygrywam. No i bronię. Bronię piona. Aha, skoczek D7. No dobra, się wykaraskał trochę. I to w niezłej wersji to zrobił. Jak to jest możliwe, że w taki prosty sposób dałem mu możliwość się z tej pozycji, żeby uwolnił. Bardzo nie mam manewrów w ogóle. Tak zwyczajnie. Znowu walka o remis. Z mojej strony. Tu
blokada jakaś. Czasu mało. Jak zwykle. Ja bym gońcem na jego miejscu grał. Dobra, biję to. Podstaweczka. Oczywiście, Krzysztof, musisz wszystko podstawiać. Nie, dobra. No nie odpuszczę teraz gościowi, jeżeli by nie chciał grać, to spoko, ale i tak dzisiejszy odcinek jest dobry, bo na razie do przodu z rankingiem. Nie chcę grać, szkoda. Wszystko było w zasięgu. Wymyślił skoczka, pewnie ci myślał pół minuty prawie. Wymyślił. Koniec E2, bicie. A, nawet tak, dobra, strzałka. O, dobra, wracam. Bicia pionkiem się nie spodziewałem. Mogą zbić tu, co nie? Właśnie. Znowu za szybko. Ale okej. Okay. Straszmy skoczka, bicie w przelocie. Bicie w przelocie, bicie tu. Podstawiam wszystko. Ale dobra, no mieszanie w pozycji. No zamieszanie w pozycji. Może tam w ogóle dać szacha? Pewnie, że dać. Tutaj strzałka, tutaj. Gramy w szachy. Wieża D8, wieża E8. Jest za dyma. No i do centrum. Tam jakiś atak. O, tu podstawki, pewnie gońca podstawiam silnego. Jeszcze jakieś A3 chyba działa, a nie, bo tu. Może tak, jak tu, to tu. Dobra, wracam. Zawsze te A5, coś tam może go ugryźć lekko czasami. Okej, przejdziesz tam. To gram tak. Goniec G2 raczej zagrasz. Tak, żeby jeszcze wieża miała akcję, może trzeba A4 wrzucić. Trzeba. Zobaczcie, on ma minutę mniej ode mnie. Nie mogę przegrać na czas. Pilnuj się, Krzysztof. Mów do siebie. Tak, bo tutaj są jakieś już groźby. Trzeba będzie uciekać. Dobra, tak. Ojej, podstawiłem znowu. Nie, bo jeszcze mam taki ruch. Podstawiłem znowu. Nie wierzę. Tak i tak. Dobra. Chyba nie chciał mi zaszkodzić bardziej. Koniec na E5. Król się chowa śmiesznie.
No tak, chowam króla, tu się nic nie dzieje. Tutaj nie mogę. Mogę? Tak, tak, tak. Możliwe, że strzałka jest, ale dobra, odejdę. Po prostu tak, tu jest możliwość szacha, tu jest możliwość szacha. Tego nie zauważę. Wieżę zbiję, skubany widział. Może tak, żeby mieć taką opcję? Dzieje się, on ma 30 sekund poniżej. To nie może się dla niego źle, dobrze skończyć, nie może. Wszędzie zostawiam jakieś tam mikropułapki. No tutaj związanie nieprzyjemne, tu już wieża też patrzy w tę stronę. Tak. Dobra, jedziemy tak, on tu chyba, ja... A, mogę tak, bo potem mam bicie tu. Wszystko działa. Na tym czasie to już też będę sobie na wiele pozwolić. No i wyszło pięknie. Wyszło pięknie, 2635, jedziemy. Odrzucił wyzwanie, czyli rewanż. No dobrze. I kolejny przeciwnik. 2681, no piękny ranking, piękny, soczysty. Skup się, Krzysztof. Tu mamy gambit wołżański. A4, jak bicie, to bicie pionkiem. Dobra, uciekamy. Jest taki ruch możliwy. Idziemy, E5. Co się będziemy... Czy taki ruch zagrać od razu? A, zadymimy tutaj. Poddymimy. Wejdę tak i tam spróbuję. No dobra. Jest ostro. Lecimy z hetmanem. Dobrze. Tutaj się trzyma, tutaj cyk. No to co, chyba trzeba gońca wstawić i tam uderzać. Wieża weszła, jasne. H4, H5. F3, może też ciutkę pozycyjnie, na pewno taki ruch. O, proszę bardzo. No to cyk, tu się osłabił, punkt. No i moja ocena jest oczywiście, białe mają świetną grę. No dobra, ty tu bierzesz po prostu pionka. A jak ja zagram tak i oddasz tego świetnego gońca? No i właśnie, mamy to. Mamy to, że biorę jakość. Czy wejście tam jest ok? Jest ok, bo tutaj nawet jak tu pójdzie, to tu pójdzie. To jest totalna rozpierducha, zobaczcie, i na D6. Gość się zajął w ogóle nie tymi pionkami, nie tą stroną, co trzeba. Tu mam bitkę, skoczek spokojnie stąd sobie wróci, ale mogę też tutaj przecież gościa rozwalić. No właśnie, mamy to, akceptuj. Proszę bardzo, 2644, lecimy z E5, F5, ok. No i mamy tutaj normalną pozycję. Gonie C7, szybka roszada, wszyscy zadowoleni. Skoczek sobie zagra. Ok. No i D6 chyba trzeba zagrać. Ok. Hetman E8. Może za wcześnie. Bo tu skoczek wejdzie. Tak. Sobie ruch. Zagrałem taki dziwaczny. Tak, zagrajmy. A6 może tu. Pełna dynamika. Przestawimy skoczka. Spróbujemy go wymienić. Dobra, wymiana skoczka jest świetna, bo ten skoczek był dosyć groźny. On się też tu przestawia. Tak, może ugryziemy tego pionka. Spróbujemy. On się przestawia skoczkiem z B3 na D4. Długa droga przed nim, ale mi się to podoba.
Tutaj, no dobra, h6, żeby nie było h6 z jego strony, bo mi osłabi tutaj punkciki, ale teraz taki ruch też jest możliwy. Tak. Okej, tu nie zagram. Mogę zagrać chyba. Pionka zdobywam, jak tu zagram, bo tego zdejmę. No dobra. Nie zdobywam, ale... No to ciekawie zagrał, bardzo ciekawie. Mam taki ruch też ciekawy. Tak, bo chodzi o to, że jak on zbije, to tu bić nie może, bo ja biję tu. Jak tu, to tu, to się po prostu otwiera linia i mam jakąś tam grę. Skoczek wejdzie. Mam bicie wtedy tutaj. Dobra, goniec silny. Okej, okay. Bierze na C6. Wieża C6 to skoczek wszedł tędy. Okej. Okay. No dobra, tak chyba trzeba zagrać. Skoczek wejdzie na C6, jasne. Wieża weszła. Mam tu opcję szacha. No dobra, szacha dam i wrócę tu. Zdroszuję po prostu króla. Taki ruch jest kuszący. Później pytanie, jak tam się do niego dostać. Dobra, tak niech będzie. Czyżby on mnie to tutaj trochę ustawił? Wieża tu. Dobra, tak, bo on, jak on zagra wieżą, to tu pionek padnie. Dobra, zbił mi pionka. To widziałem. Pytanie, czy teraz... Może tak zagraj. Będziesz zbierał mi pionki, co? Dobra, też na tego pójdę piona. Hetman. Tutaj nie może, tu nie ma, tu może. Dobra, pion za pion, okej. Okay. Mam teraz też taką opcję, o właśnie. Król zszedł, nie ma szacha przypadkowego. Spoko, mogę wziąć pionka. To przeoczył, gość to przeoczył. I mam tutaj, wygrywam. Mamy to, mamy to. Czy rewanż? 2653, wracamy, moi drodzy. Dobra, rewanżu nie chcę, gościu, trudno. Moi drodzy, kończymy odcinek, i tak jest dzisiaj długi. Dziękuję wytrwałym i za wiarę, lecimy do przodu, jest dobrze. Cześć, trzymajcie się.